Do czasu likwidacji obozu Treblinka II w listopadzie 1943 roku zamordowano w nim blisko 900 tysięcy Żydów. Wśród ofiar byli Żydzi z Austrii, Bułgarii, Belgii, Czechosłowacji, Francji, Grecji, Jugosławii, Niemiec i Związku Radzieckiego, a także Romowie z Polski i Niemiec. Ogromna większość zamordowanych w Treblince Żydów, około 760 tysięcy, pochodziła z terenów polskich, w tym z Częstochowy. 70 lat temu, w sierpniu 1943 roku, w obozie wybuchł zbrojny bunt mordowanych więźniów. Obchody upamiętniające wybuch powstania więźniów Treblinki rozpoczęły się pod symboliczną bramą obozu. W miejscu kaźni oddano hołd setkom tysięcy zmarłych. Modlitwę za zamordowanych Żydów z Polski i wielu krajów Europy odmówił naczelny rabin Polski Michael Szudrich. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz polskich, wiceminister edukacji Izraela Avi Wortzman, były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss, a także Samuel Willenberg, ostatni żyjący uczestnik powstania, częstochowianin z urodzenia. Jak mówi Willenberg, w Treblince więźniowie spalili piekło. Sygnałem do rozpoczęcia akcji była eksplozja granatu rzuconego na barak niemieckich strażników oraz podpalenie cysterny z paliwem. Żeby zniszczyć tę fabrykę śmierci, to nie jest proste. Pierwsze granaty, które zostały rzucone, były na granaty na niemieckie baraki. Myśmy nie mieli tutaj gazu. Gaz był dalej. Gaz, gdzie ja teraz stoję, to właśnie tu był śmierć. To były te Poltlanie. To były podzielone dwa baraki. Ale w każdym razie zaczęło płonąć. Było dziesiątki litrów benzyny. Potem się okazało, że było 900 litrów. I to wszystko wybuchło. I ludzie zaczęli strzelać do Ukraińców. Ukraińcy do nas. Ludzie padali i nagle zaczęli uciekać w stronę tutaj parkanów i jak znaleźli się tam, to ci pierwsi, co przeszli ten parkan, wpadli na to zasieki i zostali skoszeni przez karabin maszynowy. Trupy były i na tych trupach, po tych trupach ja i moi koledzy, grupa, przelecieliśmy i przeskoczyliśmy i tam od razu był las i lecieliśmy. Tak, ten cały bunt może był 20 do 30 minut, najwyżej. Po obozie Treblinka II, w którym Niemcy mordowali całe żydowskie miasta, nie ma prawie śladów. Nie ma też imiennych list pomordowanych. O tragicznych czasach przypomina kawałek rampy i kamienie symbolizujące poszczególne miejscowości i państwa, skąd deportowano ofiary. Obchody 70. rocznicy powstania więźniów w obozu zagłady połączone były z odsłonięciem kamienia węgielnego Centrum Edukacji o Zagładzie Żydów. Wsparcie dla tej inicjatywy zapowiedział Zygmunt Rolat, przewodniczący Północnoamerykańskiego Komitetu Wspierania Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Honorowy obywatel miasta Częstochowy, którego ojciec także zginął podczas powstania w Treblince.